Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Ernest Cybula i poprowadzę dzisiejszy program na żywo pod tytułem Nieżywo. Dziś 11 listopada. Swoje imieniny obchodzą Spycisław i Teodor. Wszystkiego najlepszego w dniu imienin. Wracając do programu, wracamy do głównego tematu o ciężkim przypadku Przemysława R. o pseudonimie Ryba, który obchodzi dziś swoje 17 urodziny. Jednak będzie to jego ostatnie pożegnanie z światem poza murami, gdy został on przyłapany na posiadaniu dopalaczy oraz jumpieniu w miejscu publicznym. Nasz specjalny wysłannik zarejestrował kamerą niecodzienne zachowanie Przemysława R. To jedno z wielu niebezpiecznych przestępstw i wykroczeń, których dokonał Przemysław R. Z ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że został on również oskarżony o znajomość z Krzysztofem M. o pseudonimie Lolex, również oskarżonego o jumpa w miejscu publicznym. I wielokrotnego palenia najgroźniejszego z topalaczy, tak zwanego głupa. Rozprowadzany był on przez nich po całej okolicy, głównie w środowisku szkolnym i jumperskim. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Prowadził program Ernest Cebula. Kto widział ten odcinek programu na żywo, nie żywo, jest proszony o komentarz pod tym filmikiem. O tu i tam na dole. Z życzeniami dla ryby. Ryba, wszystkiego najlepszego.